Cześć, dziś pokażę Wam, jak przygotować bardzo prosty, a zarazem efektowny deser. Będą to pannakotki i mówię tutaj dokładnie o pannakotkach, ponieważ wykorzystam specjalne foremki, które są w kształcie kotków. Trend z tańczącymi kotkami narodził się w Korei Południowej, szybko podbił serce również Japończyków i wiralem w zasadzie rozpowszechnił się na cały świat. Oczywiście Wy możecie wykorzystać dowolne foremki, mogą to być foremki w jakimkolwiek kształcie. Najlepiej sprawdzą się tutaj foremki silikonowe, ale jeśli foremek silikonowych nie macie, to wtedy możecie wykorzystać po prostu takie zwykłe kokilki. Deser wtedy może nie będzie tak efektowny, ale również powinien być bardzo smaczny. Do przygotowania naszych pannakotków potrzebne będzie jedynie kilka składników. Po pierwsze będzie to śmietanka, słodka śmietanka. Ja wykorzystuję 30%, jeśli chcecie może być to 36%. Pełnotłuste mleko, odrobina cukru, żelatyna, odrobina zimnej wody oraz coś, co wykorzystam do ozdobienia gotowych już kotków, czyli czarny sezam, z którego zrobię ich oczy oraz pyszczki. Deser ten można podawać solo, ale najlepiej sprawdzi się w towarzystwie sosu owocowego. Ja do przygotowania swojego sosu wykorzystuję dziś mrożone maliny, odrobinę wody oraz odrobinę cukru. Jeśli chcecie do przygotowania kotków, możecie wykorzystać również aromat waniliowy, inny aromat lub po prostu zwykłą laskę wanilii. Ja jednak chcę, aby miały one taki śmietankowy charakter, dlatego żadnego aromatu tutaj nie dodaję. Przygotowanie deseru rozpoczynam od tego, aby do niewielkiego rondelka wsypać cukier, a następnie wlać tam mleko oraz śmietanę. Garnek ustawiam na kuchence i włączam pod nim niewielką moc. Od razu do garnka dodaję również sondę termometru. Zależy mi na tym, aby wszystko to podgrzać, ale nie chcę tego zagotować. Najlepiej, jeśli mieszanina nie przekroczy temperatury 60 stopni Celsjusza, ponieważ żelatyna w zbyt wysokiej temperaturze może stracić swoje właściwości. Zawartość garnuszka co jakiś czas można przemieszać, nie ma tutaj jednak konieczności, aby przesadzać. W międzyczasie pora zająć się żelatyną. Żelatynę rozpuszczam w niewielkiej ilości zimnej wody. Żelatynę dodaję powoli, cały czas intensywnie mieszając. Po chwili mieszania dość intensywnie spęcznieje. Jeśli chodzi o ilość żelatyny, to tutaj nie ma co przesadzać. Jeśli tej żelatyny dodalibyśmy zbyt dużo, to nasze kotki później tak fajnie by się nie bujały. Jeśli jednak dodalibyśmy jej zbyt mało, to wtedy mogłoby się nam wszystko to nie połączyć i nie mieć odpowiedniej konsystencji. Gdy zawartość rondelka podgrzeje się do temperatury około 60 stopni, pora wyłączyć pod nim moc, a następnie dodać przygotowaną wcześniej żelatynę. Żelatyna stosunkowo łatwo powinna rozpuścić się w płynie, który będzie miał temperaturę nawet 50 stopni, więc jeśli mielibyście być niedokładni, to lepiej, aby płyn miał temperaturę nieco niższą niż nieco wyższą. Podczas mieszania nie powinniście być zbyt energiczni, ponieważ jeśli będziecie mieszać to zbyt mocno, to wtedy napowietrzycie płyn i może się okazać, że finalny deser będzie miał takie niewielkie bąbelki powietrza. Gdy żelatyna w całości się rozpuści, pora przelać zawartość garnuszka do jakiegoś naczynia, z którego łatwiej będzie nam dozować to wszystko do foremek. Tutaj warto wykorzystać również sitko, dzięki czemu na pewno nie zostanie w płynie żadna grudka, a wszystko będzie miało bardzo gładką konsystencję. Gdy płyn znajdzie się w foremkach, nam nie pozostaje już nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość. Foremki powinniśmy odstawić do lodówki na co najmniej 4 godziny. Jeśli chcecie, możecie zostawić je na całą noc albo dłużej. W oczekiwaniu już kotki stężeją, pora zająć się przygotowaniem sosu i tutaj wielkiej filozofii nie ma. Ja wykorzystuję dziś maliny mrożone, ale jeśli byłby sezon, moglibyście wykorzystać owoce świeże. Mrożone maliny, odrobinę cukru oraz odrobinę wody przerzucam do rondelka. Następnie włączam pod tym niewielką moc. Gotuję to wszystko do momentu, aż uzyskam pożądaną konsystencję. Chciałbym, aby ten sos nie był jakoś szczególnie gęsty. Konsystencję dopasujcie do swoich upodobań. Jeśli chodzi o owoce, to ja wykorzystuję maliny, ale jeśli chcecie, możecie wykorzystać w zasadzie dowolne owoce. Ja do swojego deseru dodaję dziś cukier. Jeśli jednak chcecie, możecie cukier nawet całkowicie pominąć. Jego ilość dostosujcie do własnych, prywatnych preferencji oraz tego, jakie będziecie wykorzystywać owoce. Gdy sos nieco przestygnie, możecie przelać go do jakiegoś słoiczka i zamknąć w lodówce. Minęło kilka godzin i teraz pora przejść do wyciągania naszych kotków z foremek. W tym celu warto posłużyć się gorącą wodą. Przede mną jest pojemnik, który wypełniony jest ciepłą wodą z kranu. I teraz włożę na chwilę do niego foremki. Jak długo foremki w tym pojemniku powinny spędzić, to zależy od tego, z jakich foremek będziecie korzystać. W przypadku takich foremek silikonowych około 20-30 sekund powinno być wystarczające. Po wyciągnięciu z foremek kotki są już fajne i trzęsące, ale będą jeszcze fajniejsze, kiedy zrobię im oczy oraz mordki za pomocą ziaren czarnego sezamu, a następnie poleję je odrobiną sosu, który przygotowałem wcześniej i ozdobię listkiem mięty. Kotki są już gotowe, zobaczcie.